Polskie służby dokonały kolejnego głośnego zatrzymania. Śląscy policjanci ujęli grupę zajmującą się wytwarzaniem i sprzedażą narkotyków. Jednym z zatrzymanych jest niedawny main eventer gali Wotor Szymon N, znany bardziej pod pseudonimem Apteka. Na polecenie prokuratury okręgowej w Sosnowcu policjanci dokonali zatrzymań. W skoordynowanej akcji mundurowi wspierani przez policyjnych kontrterrorystów z Katowic weszli jednocześnie do kilku mieszkań na Śląsku. Aresztowano łącznie czterech mężczyzn w wieku od 26 do 31 lat. Jednym z zatrzymanych jest niedawny uczestnik walki wieczoru wotor Szymon N. Znany szerszej publiczności jako apteka, wątpliwą popularność zdobył przed kilkoma miesiącami atakując Amadeusza, Ferrariego, Roślika. Freak Fighter trenuje pod okiem Mirosława Oknińskiego w Akademii Sportów Walki Wilanów. Apteka, na wotor został brutalnie rozbity i uduszony przez innego podopiecznego trenera oknińskiego, Kamila Minde. Szymon N. skończył tym samym z licznymi obrażeniami, m. inaczej, złamane szczęka i nos, i musi teraz pić przez słomkę. W chwili obecnej to jednak najmniejszy problem. Jak można wyczytać na stronie śląskiej policji, wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyważaniem i obrotem narkotykami, m. Inaczej, amfetaminą, mefedronem i marihuaną, a także za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Grozi im od kilku do dwunastu lat więzienia. Trzech z podejrzanych trafiło na trzy miesiące do aresztu, czwarty został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.